Nie zawsze jest YouTube friendly, nie zawsze jest wszędzie porządek. Tam widzicie jakieś tam rzeczy do wystawienia na Vinted. I tak teraz będzie przez najbliższe parę dni, dlatego nie wiem, jak będzie z takimi siedzonymi typowo filmami. Postaram się zrobić, co mogę. Ale dobra, to jest najcięższy do nagrania dla mnie film. I zaraz usiądę, to zrobię i trochę do Was pogadam. Dlatego, że ten film zacznie się tak. Mam na imię Asia, mam 32 lata i mam problemy z wagą. Na pewno słyszycie w tle pralkę. Będzie sobie wirować, będzie sobie prać, bo tak, takie jest życie po prostu domowe, wiecie. Nie mam pralni, nie mam osobnego pomieszczenia, pralka jest w łazience i będzie hałasować. Na usta nałożyłam, żeby Was nie straszyć, sorbet, ten NYX, więc tak moje usta wyglądają z samym sorbetem. Nawet nie wiecie, jak ciężkie jest powiedzenie pewnych rzeczy na głos, dlatego że ja sobie z pewnych rzeczy zdaję sprawę i wiem, z jakim mierzę się problemem, ale powiedzieć to, przyznać się i pozwoli, żeby to ujrzało światło dzienne, nie tylko u mnie w domu, czy wręcz sama ze sobą, bo moi domownicy też nie zdają sobie z pewnych rzeczy spraw. No, bardzo ciężko. Traktuję to jak taką trochę spowiedź. Może nawet się rozkleję, chociaż już mi się chce ryczeć, ale no. Ja jak będę płakać, to będę miała, wiecie, oczy zeszklone i będę za chwilę czerwono-różowa jak burak, a przecież nie o to chodzi. Komu przeszkadza moja fryzura i to, jak w tej chwili wyglądam, niech wyłączy, bo dzisiaj ten film właśnie będzie w takiej postaci, ponieważ chcę powiedzieć o moich planach, o moich założeniach i o mojej chęci zmian. I teraz tak, słuchajcie, 1,68 m wzrostu, bo tyle mam i ważę 70 kg, czyli na tą chwilę już mam nadwagę. Małą, bo małą, ale mam. Od kiedy tylko pamiętam, zawsze gdzieś tam temat wagi mi w życiu towarzyszył. Jako dziecko najpierw byłam taka, wiecie, pośrodku, potem byłam grubiutka. U mnie zawsze był problem z odżywianiem. Od dziecka byłam zmuszana wręcz do jedzenia obiadów. Byłam strasznym niejadkiem paradoksalnie. Dobra, pralka stwierdziła, że teraz nam arię odegra. Chyba pod ten film. Ciekawe, czy ta piosenka ma prawa autorskie. Dobra, słuchajcie, musiałam przerwać, za dużo powiedziałam. Właśnie jestem taka klepidupa trochę. Nie mogę Wam puścić tego, co przed chwilą powiedziałam, bo ktoś może mieć przez to nieprzyjemności, a nie o to chodzi. Dobra, dobra, muszę jakoś to ogarnąć, żeby powiedzieć tyle, ile mogę, ale żeby powiedzieć, żeby to w końcu powiedzieć. Słuchajcie, dobra, problem z odżywianiem, do tego wracam. Tak, więc zawsze był problem, nigdy nie chciałam jeść obiadów jako dziecko, byłam niejadkiem, byłam zmuszana do jedzenia. Były kary, o, powiedzmy, że były kary i tyle, nie będę się zagłębiać mocniej. Słuchajcie, denerwuje mnie to, jak niekorzystnie wyglądam i dla Was nagrywam, ale muszę przetuścić po prostu skórę głowy, bo nie dam rady po prostu. Poza tym za chwilę Wam coś powiem i też będziecie rozumieli, dlaczego nie umyłam w tej chwili włosów. Słuchajcie, zawsze miałam problem z tym odżywianiem, zawsze gdzieś tam temat wagi mi towarzyszył. Dodatkowo przy okazji różnych wypadków, niewypadków okazało się też jakby najpierw z doświadczenia rodziny i z genezy, wiecie, kości, nie kości, te sprawy. Tak, jedna pani mi napisała, jesteś grubasem, a nie masz grube kości. Świetnie, gratuluję takich komentarzy. Oczywiście nie było to tak wprost napisane przez kwiatek, także wiecie, ja też potrafię odczytać między wierszami. Ale dobra, każdy właśnie, co chcę powiedzieć? Traktuję to jako spowiedź. Proszę, żebyście docenili to, że się przed Wami otwieram. To jest raz. Dwa,
mówię o moim problemie, nie o tym, co ktoś uważa. Jedni będą uważali, że ja wyglądam świetnie, mam super pełne kształty, wiecie, idealna sylwetka kobiety i tak dalej. Ja mówię o moich odczuciach i o tym, z czego ja jestem niezadowolona i co ja chcę zmienić w swoim życiu. I co się dzieje generalnie. A wiecie, opinie i tak dalej na tą chwilę mnie zupełnie nie interesują. Chcę Wam się zwierzyć. Traktuję to jako spowiedź. Tyle. Mówiłam o wzroście, mówiłam o wadze. Pierwszy raz też powiedziałam głośno, ile ważę. I teraz tak. Słuchajcie, tfu, nigdy nie miałam nic złamane. Miałam parę razy w życiu coś szyte. Czyli gdzieś tam skóra nie wytrzymała napięcia, ale nigdy nie miałam nic złamane. Miałam raz skręconą kostkę i to w sumie całkiem niedawno, bo chyba z 2 czy 3 lata temu, czyli dość całkiem niedawno. Ale nigdy nie miałam nic złamane, miałam powykręcane, miałam zbite. Słuchajcie, to ile miałam sytuacji, bo ja jestem, byłem sportowcem właśnie, to jeszcze śmieszniejsza sprawa. Że jako i pływaczka, i później braliśmy we wszystkich reprezentacjach możliwych udział w szkole, siatkówka, no o Jezus, było tego mnóstwo, no bo wiadomo, że byliśmy najbardziej ruchowo rozwinięci jako klasa. No to słuchajcie, jakoś mi się zawsze udawało. No i w związku z tym, że też do lekarza sportowego musieliśmy chodzić co jakiś czas, no to kiedyś taka byłam zbulwersowana tym, że wyglądam dobrze, wyglądam nawet lepiej niż niejedne koleżanki, a generalnie na wadze zawsze mam in plus ileś kilo. Co gdybyście spojrzeli na nas, nie powiedzielibyście tego. No i okazało się, pan ortopeda kiedyś i pan chirurg poprosił mnie tylko o wyciągnięcie rąk. Po badaniu już w ogóle, wiecie, sylwetkowe, kręgosłupa, nóg, długości kończyn i tak dalej, poprosił mnie tylko jeszcze dodatkowo o wyciągnięcie rąk na takiej zasadzie. Niech mi pani, daj mi, bo tam pani, ja już przyzwyczajona do pani, ale proszę mi podać dłonie. No i dziewczyno, ciesz się. I wiecie, jak się cieszyć w sytuacji, kiedy każdy patrzy na wagę, ja zawsze ważę więcej. Pan doktor mi powiedział, że mam bardzo, bardzo piękny kościec. Jestem tak zwana grubokoścista i właśnie zadał dodatkowe pytania o rodzinę i jakby potwierdziło się to, że generalnie ja naprawdę powinnam się cieszyć z tego, że nie powinna mieć nigdy problemu właśnie z łamliwością i tak dalej ze składem kości. No i super. Także jako dziecko gdzieś tam sobie to w głowie ułożyłam i tyle. Do momentu, jak trenowałam, wiecie, wyczynowo, to było wszystko ok, z tą wagą nie było większych problemów. Gdzieś tam psychicznie też byłam konkretnie ogarnięta, tak to nazwę, dlatego że moje życie było tak zorganizowane i później przy problemach, które się pojawiły, ja dzięki temu, że był sport, po prostu to głową jakoś dużo łatwiej przyswoiłam, ogarnęłam i tak dalej. Potem, wiecie, zawahałam się bardzo i ten sport poszedł w odstawkę i od tego momentu moje problemy się pojawiły. W szkole, nie w szkole, zajadanie stresu, później niejedzenie, bo strajk na jedzenie i wręcz robienie sobie głodówek. Jeszcze gorsza sprawa, nie mówię, jak się wtedy posypała moja gospodarka hormonalna, moja skóra, moje włosy, paznokcie, wszystko. Dodatkowo oczywiście doszło gdzieś tam, wiecie, nastoletnie, czy licealne, czy później głupoty, jakieś, wiecie, popalanie, niepopalanie, no dramat po prostu zupełny. Gdyby gdzieś tam można było mnie wsadzić w tej chwili w tamte czasy, to no ale wiecie, chyba celowo nie można się cofnąć w czasie, żeby właśnie nie móc naprawiać swoich błędów. No i jestem na tym etapie w tej chwili, w którym jestem. Czyli gdzieś tam na przestrzeni ostatnich lat ja potrafiłam ważyć 59 kilo, gdzie dla mnie jest to waga wręcz taka skrajna już. Ja będąc w treningu ważyłam 61-62 kg.
moja sylwetka wyglądała tak. Mięsień na mięśniu, wiadomo, rozbudowana maszyna, bym powiedziała. Musel miałam podobny do mojego taty, jak staliśmy, tak to wiecie. No i dobra, jesteśmy teraz od 1,5 roku czy od 2 lat mam straszne wahania wagi, o których Wam mówiłam gdzieś tam przez kwiatek. Nigdy nie przyznałam się, jaka jest moja waga taka skrajnie wysoka, czyli właśnie to 7 z przodu. No ale bywały też momenty, że już ważyłam 65. I słuchajcie, dla skóry to jest dramat. Dla głowy to jest dramat. Libido? Tak. No i doszłam do momentu, w którym stwierdziłam, że dłużej tak być nie może. Po prostu. Żeby było jasne, to nie jest żadna współpraca, nic takiego. Ja kompletnie nic nie reklamuję, tym bardziej, że ja nic konkretnego też nie będę używać czy robić. Powiem Wam o moich założeniach i o tym, jak się na tą chwilę czuję. A czuję się źle. Czuję się słabo. Moja psycha siadła zupełnie przy okazji różnych tam i problemów, i nieproblemów. I też dodatkowo ta waga gdzieś tam się do tego przyczyniła, dlatego że był moment, że pięknie schudłam. To był też moment, gdzie w miarę równolegle rezygnowałam z glutenu. Ze względu na nietolerancję, może nie na celiakię, ale na nietolerancję i to, że ja po prostu byłam taka, wiecie, dodatkowo nadmuchana, napuchnięta. I początkowy efekt był super, bo straciłam nagle chyba z 5 kilo. Oczywiście bardzo się z tego powodu cieszyłam. Ale wiecie, nie uszanowałam chyba tego za bardzo. Cieszyłam się, ale wiecie, nadal funkcjonowałam jak wcześniej. Nadal jadłam jakieś tam niedozwolone rzeczy, jakieś, wiecie, słodycze, czy chipsy, czy coś takiego. I po prostu poszło to, jak poszło. Więc na tą chwilę dalej kontynuuję dietę bezglutenową, chociaż powiem Wam, że zastanawiam się, czy dalej to robić. Bardzo chciałabym sobie zrobić badania. Wiem, że muszę po prostu zainwestować w badania krwi i zrobić po prostu pełen pakiet i generalnie każdemu polecam, żeby najpierw podejść od takiej strony, bo wiecie, ja kontrolowałam swoje badania i wszystko jest ok, nie mam problemu, oprócz mojej tarczycy, bo właśnie z tarczycą ja mam problem, mam paradoksalnie też nadczynność tarczycy, czyli jeden z objawów mojej choroby powinna być utrata wagi. Nie mam tego symptomu, niestety. Skutku ubocznego. To jest jedyny, który mi nie towarzyszył. To chyba taki pstryczek z góry. I słuchajcie, najpierw chciałabym właśnie sprawdzić sobie te nietolerancje, że na laktozę mam, to wiem na 100%. Że na kakao, czy właśnie po czekoladzie wychodzą mi, wiecie, różne rzeczy, to też wiem. Widzicie, nie jadłam przez ostatnie parę dni czekolady w ogóle i ja mam piękną cerę. Ale właśnie unikam laktozy. Zjadłam loda z Pawłem kiedyś wieczorem sobie. No i tutaj mi wyszło i tu mi wyszło. Laktoza. Dlatego ja mam straszne problemy. Wszystko od razu po mnie widać. I generalnie tak. Także zacznę, na pewno zrobię badania. No ale to wiecie, potrzebna jest większa gotówka, a tę gotówkę trzeba mieć na to, więc muszę sobie odłożyć te pieniądze i po prostu pójść to zrobić, no bo to na NFZ tego nie ogarnę niestety. Chociaż zapytam się, czy jest taka opcja, ale to tylko tak wiecie, przypuszczanie, że nie ogarnę tego na NFZ, także muszę przygotować się finansowo, to jest raz. Dwa. Co chcę zrobić dla siebie, co chcę zmienić, jak chcę zacząć moją drogę, to przede wszystkim zmienić sposób odżywiania. I tak, jeść regularnie, chociaż powiem Wam, że moje życie wygląda tak, że ja jem regularnie. Ja staram się zawsze od rana zjeść śniadanie, potem zjeść obiad i nie jem kolacji. Niestety w międzyczasie podjadam. Niestety na kolację często wjeżdżają chipsy. Jak nie chipsy, to właśnie jakiś lód albo no comment. I teraz tak, jaki ja mam problem? Ja mam problem z przejadaniem się i z tym, że moje oczy po prostu tego chcą.
a ja nie umiem sobie odmówić. I tak, wiadomo, że jak się pracuje w domu, jak się siedzi w domu, no to to też jest większa sposobność. Więc ja chyba robienie zakupów muszę przerzucić na mojego męża i to będzie gdzieś tam dla mnie sygnał, że ja już nie będę miała tylu pokus. Dodatkowo wymyśliłam sobie to wszystko w momencie chyba jednym z najcięższych, bo idzie grudzień, idą święta, będą pyszności, sama pewnie będę zamawiać jakieś ciasto. Super, także wiecie jak jest. Będę starała się oczywiście zadbać o to, żeby moja kaloryka nie była zbyt duża, czyli będę starała się jeść mniejsze porcje, odstawię słodycze zupełnie i na pewno jakieś tam, wiecie, chipsy, nie chipsy, precelki, inne gówna, takie, które też mogłam jeść bezglutenowe. Muszę pić więcej wody, bo piję zdecydowanie za mało, także woda. Może większa regularność, jakieś ustawienie okna żywieniowego, nie wiem, dajcie znać, czy macie jakieś doświadczenie dobre lub złe z tym, bo tak naprawdę ja też mam spore problemy ze snem i starałam się zawsze jeść, wiecie, zostawiać sobie tą rezerwę i te 2 godziny starałam się przed snem już nic nie zjeść. I ja mam takie problemy z zaśnięciem ostatnio, że Paweł to już dawno chrapie, a ja z boku na bok i z boku na bok. I nie wiem, jak to ogarnąć. Więc możecie mi dać jakieś, wiecie, już melisy, różne rzeczy próbowałam. Melisy, nie wiem, trochę miodu na noc, bo gdzieś tam może za mało cukru właśnie, może jakieś węglowodany proste, nie wiem, cokolwiek, żeby tylko zasnąć i nic. Po prostu nic, więc dajcie mi znać. To też nie jest tak, że ja za późno kawę piję, bo właśnie jeśli chodzi o kawę, to albo ograniczę do jednej, albo odstawię zupełnie, bo kawa nie jest mi jakoś do życia potrzebna, ani mnie nie pobudza, nic, wręcz taka jestem rozdygotana trochę, ale to chyba od mocy kawy też zależy. Jeśli kawę będę piła, to będę ją piła bez żadnych syropów, sosów, cukru. Czarna kawa, ewentualnie z mlekiem bez laktozy, ale też w nie za dużej ilości, bo ja piłam, wiecie, pół na pół. Chyba że będę piła po prostu jedną taką kawę dziennie, bez syropu, bez niczego i wtedy pół na pół z mlekiem. Dajcie żyć. Nie wiem, co jeszcze mam Wam powiedzieć. Robię to dla siebie, nie ukrywam. Chcę, żebyście wiedzieli. To, że nie robiłam... Nie zawsze robiłam try-on holumbeksowy ostatnio, albo że nagrywałam ileś tam filmów jednego dnia, co mogliście zauważyć po make-upie, czy fryzurze, czy włosach. No to też jest spowodowane, wiecie, tym, że ja się musiałam jakoś specjalnie nastroić, trochę może przymusić, żeby, wiecie, sylwetkę, której nie chcę pokazywać, musieć pokazać na filmie i jak wyglądają rzeczy, jak rozmiary i tak dalej. Także może pewne osoby gdzieś tam coś zrozumieją, może im się coś rozjaśni. Ale tak, mam zamiar ogarnąć to, ogarnąć siebie i zrobić to przede wszystkim, słuchajcie, dla siebie, bo no, to gdzieś tam sprowadzało mnie cały czas do parteru. A i co jeszcze przede wszystkim, bo odżywianie, woda i tak dalej. Ale słuchajcie, chcę zacząć ćwiczyć w domu. Co prawda pójdziemy z Pawłem na siłownię. Obawiam się, że w tym roku to już nie wyjdzie, bo w grudniu będzie masakra z czasem. A Paweł niestety sobie poparzył udoń, chyba wspominałam. Poparzył sobie tak konkretnie już w tej chwili... Zaczął się proces gojenia, jesteśmy gdzieś na środkowym etapie. Wygląda to nieładnie, będę starała mu się o to dbać, bo żeby nie została mu blizna taka wielka. Ale no wiecie, nie może chodzić na siłownię, nie ma żadnych szans, no bo tylko górne partie mógłby ćwiczyć. Nie o to chodzi, jak już ćwiczyć i chodzić na całego, to bez ograniczeń, jeśli mamy za to płacić. Więc ja na tą chwilę będę ćwiczyć w domu. I będę chyba robić sobie treningi, które kiedyś robiłam z Melby,
z takimi fajnymi dziewczynami, afroamerykankami, właśnie takie trochę taneczne ćwiczenia i będę przeplatać to na pewno z Moniką Kołakowską, bo też bardzo lubię jej energię i bardzo lubiłam jej treningi. Dodatkowo chcę w takie dni treningowe, bo chcę sobie zrobić przeplatankę, żeby po prostu, wiecie, nie zagonić się za bardzo w to wszystko i żeby ogarnąć to też czasowo i psychicznie, żeby moja głowa się do tego przyzwyczaiła, to chcę sobie właśnie zrobić przeplatankę i w te dni mniej treningowe i tak chcę sobie robić taką jogę, takie, wiecie, rozciąganie, taki coś a la stretching, coś takiego, coś na tej zasadzie. Moje ciało tego potrzebuje, ja nie czuję się dobrze, chciałabym bardzo zmienić mój brzuch, moje plecy, moje nogi, ale o to to ja już poproszę Pawła, żeby nagrał dla Was, jak wygląda moja sylwetka na tą chwilę. Pokażę tyle, ile mogę, czyli będę w topie i będę w krótkich spodenkach, takich leggingsach. Także nikogo nie zgorszę, aczkolwiek zobaczycie moje mankamenty sylwetki. I będę robić co jakiś czas mały update z przebiegu tego, jak to wygląda i będę Wam mówić, czy udaje mi się trwać, czy nie. Na pewno jak będą jakieś takie filmiki, wiecie, więcej, gdzie cokolwiek będę mogła powiedzieć oprócz tematyki ciuchowej, bo tam raczej nie będę chciała o tym wspominać, to właśnie będę mówić o tym, jak mi idzie, czy daję radę, jak z moją głową, jak moja psycha i wiecie. Także ten film jest na pewno długi i będzie długi. Ja się z Wami teraz pożegnam. A jeszcze będziecie mieli właśnie na końcu, jak wygląda moja sylwetka. I naprawdę proszę o darowanie mi w komentarzach wyjątkowo. Ja nie wyłączę możliwości komentowania, bo szanuję to, że każdy może chcieć coś do mnie napisać pod każdym filmem. Różne komentarze się zdarzają. Są panie, które po prostu notorycznie mi gdzieś tam próbują szpilę wbić. Nie wiem po co. Naprawdę. Są w ogóle komentarze, które są złośliwe i nie wiem, czy YouTube je wyłącza, czy on je usuwa. Nie wiem, o co chodzi. Ja je traktuję jako złośliwe, nie jako hejt, ale one po prostu później znikają. Ja nie mogę ich skomentować, nie widzę ich. Nie wiem, czy Wy je widzicie, bo kiedyś, jak była taka sytuacja, to od Pawła sprawdzałam z jego konta, ale nie, też nie widziałam. Czyli chyba YouTube takie komentarze już takie, wiecie, z jadem po prostu chyba usuwa, tak mi się wydaje. Także trzymajcie za mnie kciuki, bardzo proszę. Pa!